W międzywojniu nie było w Bydgoszczy opery, filharmonii ani teatru muzycznego, a jednak koncerty i spektakle muzyczne cieszyły się tu dużą popularnością. I to zarówno te spod znaku podkasanej, jak i poważnej muzy. Wiele z tych imprez odbywało się w teatrze miejskim, inne w licznych salach i ogródkach. Ten odcinek bydgoskiego fyrtla, czyli kultury międzywojna, poświęcimy więc życiu muzycznemu miasta. Niemcy, a raczej wtedy jeszcze prusacy, teatr miejski wybudowali w 1896 roku. Obiekt ten budził podziw. Tak wielki, że kilka lat później według tego samego projektu królewskiego radcy budowlanego Heinricha Zelingera postawiono w Berlinie teatr des Westens, replikę Bydgoskiego teatru. Obiekt zlokalizowano przy placu teatralnym, który właśnie temu budynkowi, choć nie ma już po nim śladu, zawdzięcza nadal swą nazwę. Przez lata gościli w nim rozmaici muzycy, także wielcy, w tym Richard Strauss, wówczas kapelmist Orkiestry Dworskiej w Berlinie. Był więc już wtedy słynnym i docenianym muzykiem, gdy pod sam koniec XIX wieku zawitał do Bydgoszczy. Podjął się niezwykłego jak na siebie zadania. Wystąpił jako ilustrator muzyczny na wieczorku poetyckim. Aplauz, jak ocenili współczesny, był po jego występie ponad wszelką miarę ciepły. Co jeszcze ciekawsze, pewnego lata, gdy teatr pustoszał, a zapełniły się ogródki na zapleczach restauracji kawiarń, w Bydgoszczy pojawiły się połączone orkiestry Johana Straussa Ojca i Johana Straussa Syna. Ich koncert odbył się w ogrodzie Natanela Pacera. Jego słynna restauracja mieściła się nad nieistniejącym już kanałem Brdy w pobliżu trzeciej śluzy przy ulicy Świętej Trójcy. Był tam ogród z muszlą koncertową, teatrem i restauracją, które mogły pomieścić kilkaset osób. By gościom było wygodnie i by w spokoju mogli raczyć się występami. Ogród najpierw został zadaszony, potem obudowany szklanymi ścianami. Kurtyna przedstawiała panoramę starego rynku. Bydgoski program połączonych orkiestr Straussów wypełniamy, jak łatwo się domyślić, utwory Johanna i Eduarda Straussa, ale i innych kompozytorów, między innymi Ignacego Jana Paderewskiego. Pianisty i kompozytora, ale także działacza niepodległościowego, którego pojawienie się w 1918 roku w Poznaniu było iskrą do wybuchu powstania wielkopolskiego. To przecież on reprezentował później Polskę w Paryżu, gdy podpisywany był traktat wersalski, który zakończył I wojnę światową i był przez krótki czas premierem naszego odrodzonego państwa. Co warto jeszcze dodać? Zbyt goszczą na długie lata związał się Józef Paderewski, brat Ignacego. Józef mieszkał tu od 1926 roku do śmierci w 1958 roku. Był nauczycielem gimnazjalnym. Uczył matematyki i fizyki. Wróćmy jednak do teatru. W kilkanaście miesięcy od powrotu bydgoszczy do macierzy, a tym samym od przejęcia teatru przez polskie władze, bydgoskie Towarzystwo Śpiewacze Halka zaprosiło Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora, którego jedno z dzieł zanucić potrafi każdy z nas. To rota do słów Marii Konopnickiej. Rotę na bydgoskim koncercie Nowowiejskiego widzowie odśpiewali chórem z orkiestrą. Ponownie Nowowiejski gościł w Bydgoszczy dwa lata później dał koncert w katolickim miejskim Seminarium Nauczycielskim, które mieściło się przy ulicy Seminaryjnej. Ponieważ nie było tam typowej sali koncertowej, ani tak lubianego przez Bydgoszczan ogródka muzycznego, słuchacze tłoczyli się w sali, siedzieli na dostawionych krzesłach, a wielu z nich w ogóle nie zostało wpuszczonych. A wszystko to pomimo, że jak donosiła wówczas prasa, Koncert ten został urządzony na peryferiach miasta. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że dziś ulica seminaryjna jest w samym sercu miasta. Kolejne wyjątkowe wydarzenie w życiu teatru miejskiego miało związek ze sprowadzeniem do Polski prochów Henryka Sienkiewicza. Uroczystości z tej okazji odbywały się wszędzie. W Bydgoszczy powołano Komitet Budowy Pomnika. Pisarza odsłonięto go w lipcu 1927 roku w obecności prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego. Miasto przystrojono kwiatami w narodowych barbach, pobudowano bramy triumfalne, były przemówienia i część artystyczna kierowana przez Feliksa Nowowiejskiego. Według historyków na to wydarzenie przybyło ponad 8 tysięcy mieszkańców. Zwieńczeniem wieczoru, po uroczystym bankiecie i regatach wioślarskich w Brdyuściu, był koncert w teatrze miejskim. Wystąpiły na nim chóry z Bydgoszczy i Poznania, którymi dyrygował Nowowiejski. Tym sposobem Bydgoszcz nie tylko jako pierwsze miasto w Polsce wystawiła pomnik pisarzowi, ale też fakt ten uczciła koncertem nad koncertami, który szerokim echem odbił się w całej Polsce. Nim jednak pomnik Sienkiewicza wystawiono w Bydgoszczy i nim Nowowiejski tu koncertował, w mieście przez chwilę gościł inny wybitny muzyk, Karol Szymanowski. Nim do tego doszło, kompozytor przeżył rozczarowanie publicznością warszawską, która niedoślicznie przybyła na jego koncert na początku 1920 roku. Skorzystał więc z zaproszenia Artura Ruminsteina i wyjechał z Polski. Był w Paryżu i Londynie, aż w końcu dotarł do Stanów Zjednoczonych. Stamtąd jednak pisał, że potrzebuje wrócić do Polski, bo jest to konieczne dla jego duchowej atmosfery. Tymczasem jego rodzina, zmuszona do opuszczenia rodzinnych włości, rozglądała się właśnie za miejscem, w którym mogłaby osiąść. Wybrała Bydgoszcz. Przeprowadziła się tu w połowie 1921 roku i zamieszkała w domu przy ulicy Kozietulskiego 2, który dziś jest oznaczony numerem 5. Wraz z jego matką i trzema siostrami, a także bratem Feliksem, pianistą, w mieście pojawił się też Karol Szymanowski. Tat miejski gościł Feliksa na swych deskach już we wrześniu. Jedynym zarzutem pod jego adresem było to, że w programie recitalu nie uwzględnił żadnego utworu swojego brata. Poza tym o koncercie pisano już tylko w samych superlatywach, jako o uczcie dla miejscowych melomanów. Z pobytem Karola Szymanowskiego w Bydgoszczy wiążą się rozmaite historie. Jego krewne opowiadały po latach dziennikarce, o wycieczkach do podbytgowskich miejscowości wypoczynkowych, do rynkowa, smukały i Brdyuścia, ujścia, o zabawach i grach towarzyskich i o budowlanych działaniach braci Szymanowskich, które zakończyły się zupełnie niezgodnie z planami. Z opowieści tych wynikało, że panowie Szymanowscy postanowili wybudować na rodzinnej posesji małą obórkę dla krowy, by mieć własne świeże mleko. Wykonanie było tak dalekie od zamysłu, że zimą krowę trzeba było okrywać kołdrą. Jak Karol to komentował? Mówił, że o tej porze roku krowa będzie dawać miast mleka, gotowe lody. Bydgosz odcisnęła też ślad na muzyce szymanowskiego, bo okazała się miejscem, w którym najpewniej powstały jego słowo-piewnie. Pięć pieśni na głos i fortepian, inspirowanych folklorem, w których nie ma jednak żadnych ludowych cytatów. Słowa do nich napisał Julian Tuwim i to one były dla szymanowskiego impulsem do tworzenia. Słopiewnie stały się punktem wyjścia dla nowej muzyki szymanowskiego, jak pisano przejętej nowym życiem polskim. Międzywojenna Bydgoszcz gościła jeszcze takie sławy muzyczne jak Adasari czy Adam Didur, jednak najgłośniejsza była wizyta Jana Kiepury. Śpiewaka i aktora, który zyskał sławę na całym świecie. Występując w Bydgoszczy, a było to w 1926 roku, Kiepura miał lat 24. Za sobą maturę zdaną w Sosnowieckim Gimnazjum, grę w piłkę nożnej w drużynie Wiktoria Sulejówek, epizod bokserski, udział w pierwszym powstaniu śląskim i studia prawnicze, których jednak nie dokończył, bo wybrał karierę muzyczną. Młody Kiepura wystąpił w Teatrze Miejskim w Bydgoszczy w fałsie Gunoda. Pisano wtedy, że to koniec występów artysty przed polską publicznością, bo czekają już na niego w Paryżu, Nowym Jorku i Chicago. Były to wiadomości pisane na wyrost, które jednak okazały się bardzo bliskie prawdy. Teatralnym występom muzycznych sław bydgoszczy i ich pojawianiu się na jakichś okolicznościowych wydarzeniach towarzyszyły też występy spod znaku lżejszej muzy. Takie życie toczyło się w ogródkach restauracji, w letnich teatrach. Obok wspomnianego ogrodu Natanela Pacera było ich wiele. Przy ulicy Marszałka Fosza 5 był ogród teatralny, przy ulicy Mostowej działała kafe Bristol z salą zawieszoną nad rzeką Brdą. Na zapleczu Resursy Kupieckiej przy ulicy Jagiellońskiej była Konkordia, przy Gdańskiej Elizium. Do tego dochodziły ogrody przy restauracjach usytuowanych nad kanałem Brdy, przy jego kolejnych śluzach. Z wszystkich tych miejsc latem płynęła muzyka.